Śmigiel jest, więc oczywiście chodzi o jakąś inwestycję łódzką i za moimi tecami rozpoczęła się budowa komory montażowej przy stacji kolejowej łódź fabryczna. Jak cała budowa łódzkiej siedznicy kolejowej postępuje i co się dzieje na wszystkich przystankach, stacjach kolejowych i wszystkich tunelach? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Łódzka, Średnica 2050. Witam Was tutaj, czyści, szanowny ząż. I zapraszam Was teraz na kolejny materiał z łódzkiej siednicy 2050, gdzie aktualnie lecimy nad przystankiem kolejowym Łódź-Koziny, gdzie w przyszłości pociągi będą się rozciągać w trzech kierunkach. I to będzie jedyny przystanek wielopoziomowy, schowany pod ziemią w Polsce. Więc to taka ciekawostka. Ale dobra, lecimy sobie na docinki, który aktualnie został już wydrążony przez najmniejszą tarczę, która aktualnie tutaj pracuje. Do, do komory skarpowej. Tutaj po prawej stronie został wywiersz Ostatnio, ostatnio, no jakiś czas temu na początku tego roku zostało, było e, zrealizowane przebicie i od tamtego czasu ten odcinek tunelowy jest już gotowy w mi oczywiście o odcinek w oś 21 drążony przez tarczę TBM Faustyna. Teraz tarcza TBM Faustyna się przekręciła i będzie drążyć ponownie w kierunku Łódź-Koziny, tylko kolejną oś, czyli oś 22. W skrócie, pociągi aktualnie ze przystanku kolejowego Łódź-Koziny mogłyby już wyjechać samym tunelem tutaj, gdzie teraz jesteśmy. W drugą stronę by nie wjechały, no bo po prostu już ten tunel nie został wydrążony. A tam dalej oczywiście widzimy... Kolejną stancję, która się tam kawałek dalej znajduje. Natomiast z tą stroną możemy zobaczyć po pierwsze, że tutaj powstają obiekty inżynieryjne, jeżeli chodzi o tą część nad elementem wodnym w tym miejscu. Więc to jest realizowane. Tutaj widzimy właśnie te nowe konstrukcję. Głównie ta konstrukcja jest gotowa, jeżeli chodzi o tą stronę. Czyli ten tunel, który został już wydrążony. Tutaj też przy okazji widzimy te rozszerzenie. To jest rozszerzenie na klatkę schodową ewakuacyjną, bo oczywiście tutaj muszą być te zachowane te aspekty. No i dalej, dalej pociągi będą wyjeżdżać właśnie z tego tunelu, który w tym miejscu został już wydrążony. Na przebiciu byłem, My miałem okazję to zobaczyć. Też mogliście to zobaczyć na żywo, jak i również parę filmów później z tego zanalizowałem. Więc faktycznie stąd TBM była przenoszona później. Najpierw się tutaj wydwieczyła, przeciągnęła się przez całość, później była rozmontowana, i została przeniesiona nad linią kolejową. Ten proces trochę oczywiście trwał, to trwało mniej więcej tak trochę ponad miesiąc. No i w tym miejscu właśnie tymi dużymi żurawiami to było przenoszone z jednej na drugą znaczy z tymi dużymi dźwigami z jednej na drugą stronę nad linią kolejową i właśnie te wszystkie elementy zostały przeniesione do drugiej komory, która w tym miejscu się znajduje, czyli komory żniwnej. I stąd TBM już ruszyła, faktycznie rozpoczęła swoją pracę. Na najnowsze informacje jakie mam to jest mniej więcej, że 4% zostało już wynoszone jeżeli chodzi o tą oś, czyli oś 22. Да. The... Ten odcinek oczywiście będzie dla pociągów, które będą wjeżdżać tędy, tu jak widzimy jeszcze całe zaplecze techniczne nie wjechało do tunelu i jest w tym miejscu schowane, no i tędy oczywiście pociągi właśnie będą zjeżdżać, no i w tym miejscu też widzimy, że wszystkie elementy techniczne musiałyby się przenieść, jeżeli chodzi o drążenie stacji, czyli tubingi są w tym miejscu i tędy są podawane do tarczy TBM, jak i również kontenery w tym miejscu z urobkiem są wyjmowane, więc całe zaplecze techniczne, jeżeli chodzi o tarczę TBM w tym miejscu musiało się to znaleźć i tu teraz jest skoncentrowane. Więc to taka też ciekawostka, jeżeli chodzi o czystą techniczną e, część, jak teraz tutaj wyglądają prace na budowie. Tu też mamy dostrzeżenie, to też jest oczywiście kolejna klatka schodowa wyjściowa. E, no i tutaj to wszystko już jest mniej więcej zanalizowane, jeżeli chodzi o tą część konstrukcyjną. E, no i tak to wygląda na całym tym obrazku. Więc ten kolejny tunel jest teraz stąd już drążony. E, on ma być wytężony w przeciągu najbliższych oczywiście no inaczej, tak do połowy roku będzie dotążony, później będzie te, te, TBM znowu przekręcona na ostatni odcinek i wtedy już będzie się kręcić do ostatniej komory, czyli komory Unii, do której za chwilę zresztą dolecimy, więc w tym miejscu TBM już się drąży i to się ciągnie, ciągnie, ciągnie tutaj właśnie pod tymi wszystkimi miejscami, które teraz widzimy, pod tymi ogródkami działkowymi, czyli pod Rodosem no i dalej prosto do tego przystępu kolejowego, tutaj właśnie w tym miejscu e, widzimy, a właściwie zobaczymy zaraz ponownie e, chodzi mi oczywiście o przystęp kolejowy Łódź-Koziny na którym aktualnie też trwają prace. Teraz, w związku z tym, że w tym miejscu nie ma tarczy BM to prace mogły trochę mocniej przyspieszyć i wyjechać na większe obroty, ale o nim więcej powiem za chwilę, bo najpierw sobie zatkniemy jeszcze na tą ostatnią oś, yy, która będzie drążona. Znaczy, bo tak, jedna tutaj oś, czyli oś 18, jest już wydrążona, druga oś, czyli oś 17, będzie drążona. Komora długosza, czyli po lewej stronie, jest już wydrążona i tutaj od niej tunel wjazdowy jest zyboną, natomiast po prawej stronie komora Unii się znajduje i ona jeszcze. Nie jest ani w całkowicie wykopana, chociaż ściany nowe są już mniej więcej wszędzie, natomiast no są wszędzie, natomiast nie jest jeszcze całkowicie wykopana. No to tutaj teraz powstaje, jest wszystko ładnie wykańczane, jeżeli chodzi o tą część konstrukcyjną, i później trwają prace wykopowe. No i w tym miejscu możemy też zobaczyć tą kładkę, która cały czas jest oczywiście nad tym placem budowy i nad torowiskiem kolejowym, po którym pociągi cały czas jeżdżą. Oczywiście z wyłączeniem, jakie było w trakcie przenoszenia samej tarczy TBM, a właściwie jej części i całego technicznego. Wtedy wiadomo, że aż tak to nie wyglądało. W sensie no pociągi nie mogą jeździć pod takimi dużymi elementami, które były przenoszone nad linią kolejową. Zwłaszcza, że to jest jeszcze sieć trakcyjna. No i w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie tą komorę, która teraz powstaje. Komora Unii. Również ma oczywiście wyjście ewakuacyjne za pomocą schodu, który tutaj będzie powstawać. Powstają tutaj te podwyższenia betonowe, no i ze zbrojeniem, no i oczywiście tam trwa już powoli wykop. Natomiast tutaj druga komora, czyli komora długosza, jest już całkowicie gotowa, jak możecie zobaczyć na załączeniu obrazku, jeżeli chodzi o wykop, czy też oczywiście jeżeli chodzi o wszystkie ściany i część kółaturalną, natomiast tutaj dużo się nie dzieje, znaczy tak w dużym skrócie, tutaj się dużo teraz nie dzieje, oczywiście jakieś ostatnie elementy byłem są jeszcze usuwane, e, która tutaj w tym miejscu się odbijała, no, już ładne parę, naście miesięcy temu, no i tu właśnie możemy zobaczyć, że zostały te podniesione wyższe elementy, żeby przypadkiem ktoś tam nie wpadł, nie musisz to być tak całkowicie ogrodzone, mamy tutaj gotową klatkę schodową z tej strony, więc dokładnie możemy zobaczyć, jak to będzie po prostu w przyszłości wyglądać również na pozostałych czterech, na pozostałych trzech komorach. No, i tędy będą wjeżdżać pociągi do Łódzkiej Średnicy. Więc tak to wygląda jak na załącznym obrazku. Tutaj prace trochę powoli się ciągną, no bo po prostu te tarcze BM tutaj dopiero będzie doczytać pod koniec tego roku, wedle aktualnych planów. No i doleciliśmy do przystanku kolejowego Łódź koziny gdzie oczywiście też się trochę tutaj dzieje rzeczy. To pierwsze i najważniejsze. Wszystko jeżeli chodzi o zaplecze budowy THTPM zostało przeniesione właśnie tam, gdzie wcześniej byliśmy. A tutaj można rozpocząć więcej prac, bo wiadomo, że kiedy jest THTPM, to głównie prace się skupiają przy samej tarczy TBM. I zbytnio więcej prac tutaj nie może być realizowanych na danym obiekcie. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, że faktycznie to wszystko zaczęło więcej żyć jakby, czyli się dużo więcej dzieje. Trwają prace głęboko wykopowe, jeżeli chodzi o poziom minus 3. Bo no poziom minus 2, aktualnie my widzimy, jakby to było ciekawe, to jest poziom minus 2, a na tym będzie jeszcze poziom minus 1, czyli hale odpraw, gdzie będzie mo można sobie kupić bilety i tak dalej, A na tych poziomach, na poziomie minus 2 i poziomie minus 3 będą dwa perony, znaczy cztery perony łącznie i one się będą właśnie znajdować pod ziemią. No i tak, w tym miejscu patrząc z lotu taka możemy zobaczyć miejsce, gdzie TBM będzie wyjmowana i przekładana w drugą stronę. tu właśnie w tym miejscu się będzie znajdować. Tutaj jak widzicie już ta część betonowa dla samej konstrukcji tarczy TBM. Która będzie w tym miejscu się odbijać dlatego całego zaplecza technicznego już powoli zaczyna powstawać na całej długości. Najpierw, oczywiście, musi być skruszone wszystko, jeżeli chodzi o starą kołyskę i to pozostałe, natomiast widzimy, że to już jest realizowane. Tutaj dalej widzimy otwory technologiczne, niektórymi z nich będziemy schodzić, a właściwie zjeżdżać schodami ruchomymi albo zjeżdżać windami. No i w tym miejscu widzimy jeden tunel wlotowy. Tędy, jeżeli chodzi o zaplecze techniczne. No to tak, jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, to na poziomie minus 2, który teraz widzimy. Muszę znaleźć dokładnie ten. Tak, na poziomie minus 2 będziemy jechać w kierunku właśnie wyjazdowym z tunelu, czyli w kierunku Robienicy lub Kalickiej. czyli to, co teraz widzimy, to właśnie będą pociągi wyjeżdżać tędy, a na poziomie minus 3 będą jechać w kierunku łodzi fabrycznej, więc wszystko będzie tak mniej więcej poukładane. Latki schodowe będą na peronach i będzie trzeba przejechać z jednego perona na drugi peron, czyli z poziomu minus 2 na minus 3 będzie trzeba się przedostać, Nie będzie żadnego bypassa, żeby ominąć to. Natomiast w tym miejscu ta sztabem się wydląży teraz z pośrodku ekranu. Na dole na poziom minus 2 I będzie trzeba ją przenieść tutaj na górę na poziom minus 1 Aby się dotążyła w kierunku Właśnie ostatniego odcinka W skrócie trzy odcinki TBM ta mniejsza już wydrążyła, czyli oczywiście Faustyna i jeszcze pozostał jej jeden odcinek, znaczy trzeci odcinek teraz drąży, a pozostanie jej później jeszcze na sam koniec jeden ostatni e, odcinek. No i tutaj akurat trwają pracę właśnie przy głównie przy tym wykopie na poziomie minus e, 3, co można zobaczyć, no bo tam te będą się po prostu przewierysały, przekręcały, e, wszystko robiły pod ziemią e, i to było zasypane, teraz można rozpocząć właśnie e, same wykopy, no i rozpocząć jakieś dalsze wykańczanie powoli, bo właściwie e, Całkowicie konstrukcję chociaż zrobić, jeżeli chodzi o cho chociażby o wszystkie słupy, które będą podtrzymywać pozostałe aspekty. Tymczasem w tym miejscu znajduje się komora odolonowska, na której teraz się zbytnio dużo nie dzieje. Tu jest cisza weterza, że tak to powiem, gdyż iść aż. Aktualnie dużo ta tarcza, Katarzyna się nie kręci. Ona tam sobie stoi e, kawałek za łódź po lesie. A tutaj trwają prace ostatnio przy wyburzeniu wszystkiego, co jeszcze dla niej było niezbędne, jeżeli chodzi o wybicie się. E, no i niedługo najprawdopodobniej rozpocznie się tu już jakieś kolejne prace, e, jeżeli chodzi o konstrukcję tych nowych części dla pociągów. Bo tędy właśnie będą pociągi się rozjeżdżać na poziomy 2 i minus 3 dalej do przystanku kolejowego Łódź-Koziny. Albo w drugą stronę w kierunku Polesia będą wyjeżdżać do jednego wspólnego tunelu, który aktualnie dotarzy TBM Katarzyna. I w tym miejscu możemy zobaczyć jak to powstaje. Tymczasem taka ciekawostka. Za 6 minut mam pociąg do Warszawa, ale jeszcze nie kupiłem biletu. Bilet kupię w aplikacji Koleo. Bo tutaj ostatnio dodali całkiem wygodny system rezerwacji miejsc. Również w wersji graficznej, co do wszystkich miejsc w pociągach Intercity. Tych oczywiście wtedy to można robić, więc wygodnie można to zrobić. Ja, jak coś zachęcam i polecam, bo ja tak kupuję aktualnie bilety na jeżdżenie po całej Polsce. Tam gdzie oczywiście Koleo jest obsługiwane. Tymczasem wracamy do reszty filmu. I od, po takim fragmencie od partnera kanału, który tam jest z kolei, dzięki któremu mogę jeździć po Polsce bez dodatkowych opłat, możemy przejść do przystanku kolejowego łódź po lesie, Tutaj w tym miejscu się rzeczywiście znajduje. Dalej widzimy manufakturę. I z ciekawostek będzie manufaktura budować połączenie, e, oczywiście naziemne, ale bezpośrednio do przystanku kolejowego za pomocą jeszcze tam jakiejś e, ha, części handlowej i tak dalej. Natomiast będzie połączony przystanek kolejowy z manufakturą, e, jeżeli chodzi o część budynkową. Więc to taka ciekawostka, że coś takiego będzie tutaj realizowane. Więcej szczegółów, może jak już faktycznie się rozpoczną jakieś prace, będę Wam e, mówić. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, że tak. E, no większość prac się teraz dzieje pod ziemią. Chociaż na górze też coś się, po coś e, dzieje. Czyli na poziomie oczywiście minus 3 i minus 2. Bo tam tarczy TBM już teraz nie ma. Ona została całkowicie przeniesiona, właściwie przesunęła się dalej do komory technologicznej, która się znajduje kawałek dalej. No i w tym miejscu możemy zobaczyć, że tak, otwory technologiczne są całkiem ładnie widoczne, więc za chwilę sobie coś tam zdykniemy. Trwają jeszcze prace przy wyjmowaniu różnego rodzaju urobku gruzu, znaczy głównie gruzu, który jest właśnie po tubingach, które zostały usunięte i wyburzone w ramach tego starego tunelu, który w tym miejscu powstał w ramach tej dużej tarczy TPM. No bo tak, tutaj ogólnie też widzimy miejsca, gdzie jest wzmacniony grunt, natomiast sama tarcza się przewierciła przez samą stację, zostawiając za sobą tunel. Ten Tunel następnie musiał być całkowicie wyburzony, no i dlatego teraz ten gruz i różne elementy z tych tubingów w tym miejscu są pozostawiane. No więc to teraz jest tutaj wszystko składowane. Można to zobaczyć tutaj właśnie e, na dole, jeżeli chodzi o ten aspekt poziomu minus 3, że tam no, jest powierzchnia woda, jest ciemna i tak i zbyt dużo nie widać patrząc z tej perspektywy. Natomiast tutaj widzimy ten gruz, który jest zdemontowany po tym, jak sama tarcza TBM się tam dędy Tam już w tace e, są, oczywiście już jest wszystko mniej więcej wykopane, bo tam ta tarcza też ta się przekopywała. Faktycznie przez grunt, który tam pozostał, bo tylko i wyłącznie były wykonane wtedy ściany szczelinowe. E, natomiast no jak widzicie, e, tak to wygląda jak na załącznym obrazku. Tutaj widzimy teraz kolej na poziom minus 1 e, i minus 2, no i następnie minus 3, gdzie są faktycznie ludzie tam się kręcą. Czyli tam będziemy w skrócie jeździć pociągami pasażerskimi i będziemy mieli perony po dwóch stronach e, toru. W skrócie nie będzie jednego peronu, tylko będą faktycznie perony po dwóch stronach linii kolejowej. Tam te wizualizacje, co się pojawiły, dziwne, no ja nie, wierzę, nie dowierzam w to, że faktycznie tak na tych wizualizacjach będzie wyglądać, bo one to całkowicie wprowadzają według mnie w błąd, ale to może moja osobista opinia. Zresztą dojdziemy do nich na śródmieściu. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć jeszcze kolejny otwór technologiczny i tymi wszystkimi otworami w przyszłości będą wy będziemy wyjeżdżać za pomocą schodów, ruchomych, jak również Natomiast jeżeli chodzi o część dolną, no to tak, na poziomie minus 2 i minus 1, z tego co się dowiedzieliśmy, mają być lokale handlowe, natomiast na poziomie minus 3 tylko i wyłącznie będą już perony. No i oczywiście na poziomie minus 1 będzie można też kupić bilety, jeżeli ktoś będzie chciał i potrzebował. Tymczasem e, zobaczmy sobie, jak dalej, że e, to miejsce wzmacnionym wtedy w tym miejscu właśnie jest. Oczywiście się tutaj znajduje i wzmacniane grunty są w tych różnych miejscach. I tych wzmacniań gruntu na terenie całego tego tunelu jest dosyć dużo. No bo wiadomo, Łódź to jedna wielka Łódź, że tak to powiem więc cały grunt trzeba tutaj wzmocnić, żeby te wszystkie kamienice piękne te się tutaj znajdują na górze stare, opuszczone, czy też nowe, ale w nie najlepszym stanie, po prostu żeby to przetrwały, że pod nimi taka duża tarcza ta ta się przewierca duża, no bo ta TBM e Katarzyna, która w tym miejscu się kręci ma średnicę 13 ponad metrów i właśnie dąży ten jeden długi tunel w osi 23 więc oczywiście to nie jest aż takie łatwe, żeby to wszystko jeszcze tutaj wytrwało, również na górze, tego w aktualnie wzmocnienia grunty, dzięki czemu też sama inwestycja jest o kolejne lata opóźniona. Co mnie akurat nie dziwi, biorąc pod uwagę, jak się patrzy na ten zaawansowanie budowy, to widać doskonale, że po prostu ten termin ostatni, czyli koniec 2024 roku, całkowicie jest nierealny, biorąc pod uwagę, że tunele jeszcze nie są jakkolwiek gotowe w całości i powstaje chociażby jeszcze komora fabryczna, o której powiem też trochę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, na sam koniec oczywiście. Natomiast doleciliśmy do przystanku łódź mieście. po drodze jeszcze widzieliśmy parę właśnie tych komór wzmacnianowych, oczywiście ich jest więcej tam Ukrywane, gdzie prace trwają nie tylko i wyłącznie w pobliżu samego tunelu, ale również po bokach, ale i wam nie pokazałem, bo głównie się skupiam mimo wszystko na tej części e, tunelowej i tej części blisko tunelowej, czyli po prostu w skrócie to, co jest w samej osi tunelu. I doleciliśmy do przystanku Łódź śródmieście który oczywiście wygląda i prezentuje się następująco, i tutaj dla mnie największe zaskoczenie było, gdyż iż aż tory, wojowe cały czas są w tym samym miejscu, gdzie były. Powoli. Powoli, jeszcze raz powoli, powstaje nowe, tymczasowe torowisko tramwajowe. Tutaj właśnie po tej stronie, czyli po prawej stronie patrząc na ekranie całego placu budowy i samych tych ulic w tym miejscu. No tak, plan jest taki, aby tory tramwajowe i ogólny ruch tramwajowy w tym miejscu na dwóch torach miał być cały czas pozostawiony na całej inwestycji podczas całego, całej budowy. W skrócie to, to, to torowisko tramwajowe, które w tym miejscu będzie teraz przenoszone, będzie jeszcze przenoszone trzy razy kolejne. Więc łącznie czy to teraz będzie przenoszone torowisko tramwajowe. Tu widzimy, że faktycznie z bok rozjazdu, które są tutaj zainstalowane, one właśnie są do wykorzystania teraz przez to, żeby tramwaje mogły na spokojnie przejechać bokiem, wtedy będą powstawać ści ściany szyjnowe, no i sama oczywiście konstrukcja nowego przystanku kolejowego w tym miejscu, tak żeby mógł powstać strop, na tym stopie kolejne powstanie, kolejne torowisko tramwajowe, a później będzie jeszcze raz przenoszone w drugą stronę, no i tak krok po kroku będzie cały czas przenoszone, bo w związku z tym, że torowisko tramwajowe w tym miejscu są na, ścianem, na samym środku ulicy, Siłą rzeczy trudno wybudować pod czymś e, właśnie przystank kolejowy naj, naj, najważniejsze jest właśnie strop i e, same ściany szczelinowe, więc to będzie przenoszone z jednej, na drugą, z trzeciej, na czwartą, i tak dalej, i tak dalej. To torowisko, które mamy, Mimo wszystko myślałem, że już teraz te, tymczasowe tory będą w tym miejscu już tam a ja będą po nich jeździć no niestety tak to jeszcze nie wygląda. Z kolei w tym miejscu widzimy ładny zarys wejść już na dół, gdzie będziemy faktycznie zjeżdżać i to schodami ruchomymi. Czy też winami, czy też zachodzić zwykłymi schodami na dół do poziomu minus 3. No i tutaj właśnie ta największa kontrowersja, która się pojawia na tych nowych wizualizacjach, to jest po pierwsze, że dziwnie jakoś te schody są poukładane, jeżeli chodzi o schodzenie na dół, że będą lokale handlowe, ale będziemy musieli obchodzić dookoła na poziomach pośrednich do schodów ruchomych, żeby zjechać jeszcze na dół, albo wydostać się na górę. Według mnie to jest nieprawdą co na tych wizualizacjach zostało pokazane, gdyż iż aż. Jest taki aspekt, a mianowicie tutaj perony nie są na środku. Na tej widzieli jest peron, jest po środku, i po, e, pomiędzy e, e, po środku jest peron, a po bokach są tory kolejowe. Natomiast tutaj jest to tak budowane, że po środku są tory, a po bokach są dwa perony, więc rzeczy to się rzeczy też po prostu nie składa, do to trochę do kupy. Z kolei w tym miejscu mogliśmy zobaczyć tam dalej ten plac, tutaj się zmienił, już nie ma ronda tramwajowego. A tutaj doleciliśmy do ostatniego przystanku, a właściwie do ostatniej części tej budowy, czyli komory demontażowej fabrycznej. Tutaj to Aktualnie prace rozpoczęły się, bo wcześniej, w poprzednich miesiącach i w poprzednich razach, które się pojawiałem, ci zbytnio nic nie działo, a teraz się dzieje. A mianowicie, widzimy, że rozpoczęły się prace przy powstawaniu nowych ścian szczelinowych, bo w tym miejscu zakończy się i połączy się cała ta inwestycja z aktualną stacją łódź fabryczna, bo to jest ważne, żeby po prostu te dwie inwestycje się połączyły. Jakoś te pociągi nie teleportują się przez ścianę czy przez jakiś, czy jakąś część, tylko faktycznie muszą się połączyć z aktualną stacją. Więc po pierwsze, będzie trzeba zrobić przebicie przez do łodzi fabrycznej, ale to już na sam koniec. Natomiast dużo wcześniej trzeba zrobić inne aspekty. Aspekty takie jak wybudować całą właśnie komorę demontażową dla tarcz TB. I to ważne, że dla dwóch tarcz TB. Jedna tarcza TB to jest ta, co aktualnie się dąży, a druga TB to jest właśnie w ramach centralnego portu lotniczego, czyli CPK, czyli centralnego portu komunikacyjnego, w skrócie tunelu dużych prędkości, który ma powstać dla pociągów dalekobieżnych pod samą łodzią. O tym tunelu planuję zrobić jakiś film, ale dopiero w późniejszej części tego roku. Na pewno nie teraz, natomiast no, rozpoczęły się tutaj po prostu prace przy budowie tejże inwestycji, więc jeżeli chodzi o komorę demontażową, to ona ma być wspólna dla jednej i drugiej tarczy, czy też dla jednej i tych pozostałych dwóch, które będą dążyć tu na dużych prędkości. W tym miejscu widzimy ścianę, która jest za... za... Stacją Łódź Fabryczna, bo tam naprawdę się kończy właśnie sama stacja i tory rozjazdowe też się znajdują. No i następnie jeszcze kolejne tory będą rozjazdowe w samej komory, komorze demontażowej, i tu też będzie po prostu wyjmowana tarcza TBM też się do wierszy, gdzie jeszcze ma do pokonania przystanek kolejowy Łódź w śródmieście Trochę to pokręcone, trochę tych dużo informacji, ale jak zawsze jakoś w miarę chciałem wam to mniej więcej pokazać i opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Tymczasem to było interes tego materiału. Mam nadzieję, że taki film nam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny zmarzek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awiznosza, Patna i w ukośnik No i co ja mogę powiedzieć, tak wygląda cała ta łódzka średnica. Oczywiście kolejny raz postaram się pojawić tutaj za kolejne 3 miesiące. Inwestycja została opóźniona, nie zakończy się na koniec 2024 roku, tylko na koniec 2026 roku. Kwota inwestycji też zosła do już tam ponad dwóch złoty, więc o troszeczkę więcej. No i co ja mogę powiedzieć? Będziemy dalej patrzeć, jak ta inwestycja postępuje e, przez te kolejne jeszcze mniej więcej dwa lata. No bo mimo wszystko zobaczymy, jak będzie faktycznie z tymi kolejnymi pracami. Jeżeli ktoś z was ciekawe, czemu to zostało opóźnione, no, chodzi oczywiście o aspekty tym problemy finansowe, upadki firm na początku, które były realizowane właściwie, które się niestety niefortunnie e, przydarzyły, e, był też COVID, e, teraz są wzmocnienia tych kamienic, czy też jeszcze dodatkowa ściana, która musi powstać w komorze e, fabrycznej, tam żeby oddzielić część CPK i część właśnie, która teraz powstaje, więc to jest trochę pokręcone, trochę powstaje z jednej, z drugiej, z trzeciej, czwartej strony i to wszystko tak będzie realizowane krok po kroku, ale najważniejsze jest to, żeby w końcu ta inwestycja za te 2, 3, czy 5 w 2050 roku się zakończyła i faktycznie pociągi Pojechały pod, to, pod tą całą łodzią, pod częścią centralną, czyli pod śródmieściem, i pod tymi, to chyba bardziej, peryferiami, które się tam dalej znajdują. W końcu, żeby pociągi mogły przejechać przez łódź, a nie tak jak aktualnie, Mam miejsce, że do łodzi fabrycznej i może wykręcić, albo innymi przystankami, stacjami kolejowymi na okrągło, powinny być po prostu przez jedną główną stację, wszystko poprowadzone. I tak będzie, kiedy się ta inwestycja zakończy. A kiedy? To jeszcze pożyjemy, zobaczymy, bo jak dobrze wiemy, ta Inwestycja już była niejedyna nas opóźniona. Miejmy nadzieję, chociażby, że to opóźnienie będzie już ostatnie. Chociaż mimo wszystko w trochę w to wątpię. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film powinien się pojawić za 3 miesiące, czyli w kolejnym kwartale. Cześć!